Jest poranek, zatem dzień dobry wszystkim ludziom sympatycznym i niemiłym. Czyli wszystkim moim widzom, głównie tym miłym. Tak sobie sapię, bo naubierany jestem znowu jak furman tak zwany, bo przecież stopni 4. Zima nie odpuszcza, właściwie wichry nie odpuszczają i wiatry jakieś. Wiatry można mieć, ale bez przesady, ja pierdykam. Otóż wczoraj pan Roman i jego młodzi adepci sztuki piekarskiej zaliczyli 6 piekarni, 6 placówek piekarniczych można nazwać. I obło Maserati. Dacie wiarę? Po co komu takie z widłami auto? Już to Neptun. I proszę ja was, był to bardzo piękny dzień. Co bardziej, pazerni nawet nakupili więcej samochodów niż jeden. Rekordzista na pierwszym placu, cudownie, u najniższego sprzedawcy świata karnacji typu pełna solarka, bardzo sympatycznego pana o imieniu Ali, nabył Passata w roku 15. Nie pytajcie za ile i w jakim stanie. I z jakim serwisem. Nie pytajcie o serwis. O serwisy nie pytamy, bo są książki wszystkie podrabiane. Oni tam mają na miejscu drukarnię, okazuje się. Następny placyk po godzince. Ale była też grupa dwóch młodzieńców, bardzo młodych chłopaków. Pierwsze zakupy w życiu. I taka niepewność. Tak brak nonszalancji. I właśnie o nich będzie później, bo na piątym placu ja patrzę, oni wciąż puste ręce i do niczego, tylko przez szybki. Do niczego nie wsiadają, chwyć wam mówię. Wkroczę do akcji, ale o tym potem. Moi mieli drugi plac zaatakowany. Zacne, jak to się nazywa, GT Line. Meganka, 12 czy 13 rok, dziabnięta w maskę, tam troszkę porosowany zderzak. Pieniądze nie pytajcie. W środeczku, przez szybkę, tip topik. Nabyte. Co tam jeszcze załyczyli? Fokusik w gazie, 9 rok, w sekwencji. Moi mili. Na zacnym kole, w środku fajny. Sekwencja, nie, 3 koła kosztuje? Nabyte. Były poszukiwania te piątki osobowej. Były te piątki, ale nie w tym budżecie. Były droższe, ale były, no. Może zdejmę, bo jednak zima czy nie zima, daję w ten kaptur mój, w ten czoło. Kurde, i zamiast te piątki nabyto Witolda, czyli Mercedesa Vito 9 osób mieszczącego. Proszę panów, z przebiegiem około 300 tysiaków. Wyobraźcie sobie, że 6 rok można nabyć za niewielkie pieniądze. Się mi rozszczupiera. No, nie zrobiłem fryzury. 6 rok można niewielkie pieniądze. I wyobraźcie sobie, że ten kolor niebieski, pierwsza farba od nowości, czyli w oryginalnym lakierze. Naklejki na aucie świadczyły o tym, że między innymi przewoźnik dostarczał dzieciaki do kościółka. Widocznie jakaś róża różańcowa jeździła, czy inna oaza. Git malina i pełno ogórów. Co tam się jeszcze wydarzyło? Właśnie myślę. Kolejny plac Seat Altea w 9 roku. Piękny pieniądz też wydany. Astra, ta się nazywa GTC, czy tam SRCC, dwudrzwiowa, 2006-2007 rok. Też pięknie. Także wyjazd był cudowny. I na końcu moi dwaj młodzi przyjaciele z Poznańskiego, silnie przestraszeni, ale mówię, jak nie sugeruję zbyt często, co warto nabyć, to zasugeruję, zapytam. Chłopaki przyjechali Golfem piątką, więc jak to przyjeżdżający samochodami takimi siakimi, szukają takich samych. Pan Romek środkiem idzie. O, pan Romek. Prawdziwy pan Romek. Akurat
Znaczy jak prawdziwy, z dwóch prawdziwych panów Romków, na świecie. I chłopaki, kurka wodna. Nic, no, panie Krzysztofie, nic nie ma. Ile macie? 3,5 euro tysiaka. No to jak nie ma, jak są? Jak nie ma, jak są? Co by tutaj zaraz? Badam przez szybkę, patrzę. Pasek zacny. Początek roku siódmego. Dwulitrowy TDI-k. Klasyczny motor. W środku nieumordowany. Patrzę Big Xenon, patrzę parkownik z tyłu, PDC. Parkowniki przód, tył. Patrzę daszek solarny. Taki wiecie, z tymi tam szyberdaszek. Ten krótki, ale w solarku takim, który tam łapie promyki, nie wiem co to do elektryczności potrzebne, czy co. W ogóle się nie znam. Patrzę sobie ja nawet w środku bananowo, na skórce. Patrzę ci ja w automatycznej DSG. Kto tu sprzedaje taką brykę? Ja sprzedaję, ja. Woła właściciel solarium. Mocno opalony. Mówię, eno gościu. Mówi, trzy koła. Jurandów. Myślę, jest nieźle, ale będę rozmawiał. Dawaj no klucze. Patrzę, dwa oryginalne. Gałki do schowka zapudaje swoje oczne. 2,5 sety najechane. Serwis 17 roku, ostatni. Na 220. I pierzątka nie z ziemnioka. Cały czas ten sam serwis Audi. Kartki pod maską wiszą z różnych przeglądów i wymian płynów. Myślę, jest to Passat klasyczny, który się w Polsce sprzeda. Zjechałem opaką sceną na o tym w innym odcinku. I chłopaki szkrop, 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 szkrop. A nad czym wy tak się urwał nać? Zastanawiacie. Bo nie wstrzymam zaraz ciśnienia. Ale wie pan, bo czarny, no weże litości. Widział pan ten bąbelek koło lampy na tylnej klapie? A słyszysz tą cenę? O której mówi mi sprzedawca pojazdu, być może właściciel miejscowego solarium, poznaje po karnacji. Ale sympatyczny, bo zna moją gębę i mówi do mnie 50. Widzisz tą oponę grubą? Widzisz te grzane w dupę siedziska? Przepraszam, że w dupę powiedziałem, to jest taki niekatolicki. Ale grobowcy? Jo, poszuszkali, poszuszkali, bierzemy. Ale najpierw mówię, chodźmy, let's go, jazda próbna. Jakżem se zasiadł za automata, płynność pełna, fu. Tempomat, wszystko w aucie było. Xenon świecił, z Xenon skręcał. Nabyli. O cenach tych pojazdów niebawem. Ale pan, który kupił dwie sztuki na tym ostatnim placu, gdzie opaki nabyli Passata, i tak zawsze bywa. Kuźwa, mogłem jeszcze wziąć, mówiłem, że to fajna okazja, a i mogłem. Za każdym wyjazdem jest tak samo, że żałujecie, że nie wzięliście czegoś, co testowaliście, co się okazało trafione, sprawdzone, niewalone. Chyba się synowi pióra z kurtki łuszczą na fotelu. Aha, niech ma, potem mu powciskam w kieszenie, wziąłem cieplej. I auto zostało, chociaż było przez pół godzinki przetestowane. A zawsze szkoda, bo ktoś inny łyknie i przytuli coś tam sobie go. Co tam jeszcze wczoraj macaliśmy? Żałuję, że nie nakręcam tematów, jak próbują opalenie odpalić jakieś auto. A w silniku, jak już się uda tam na plaka pociągnąć i prądu zadać. Jakbyś panie tłukł po garach młotkiem. Bez oliwy totalnie jechał, tak jak z dzwonu kościelnego. Taka była wczoraj sytuacja. Niestety auto ładne, ale coś takie. Coś mu nie hulało. Tak. To. No, fajnie było. Niebawem o reszcie tematów. W tym tygodniu znowu jakąś pomoc zarzucę dla potrzebujących, bo się mi nawarstwiło. Mam co robić, kurde. Portfela nikt mi nie oddał. Laweciarze, właśnie. Ta, sekundkę. Nabyto jeszcze Opla Mokkę wspaniałego. Z 15 roku, z wypasem, z przebiegiem 1,5, 150 tysięcy, 1,5 setki, 155 chyba.
automacie, bo takie było życzenie. Za kwotę. Aha, Mokka to całkiem fajne auto. Pozdrawiam pana Sylwestra z Warszawy. Wczoraj pokazało się 5 Mokków. Dwie manualne, 3 automaty. I to na jednym placu. 6, przepraszam. Druga była na full skórze w brązie. Witam panie Krzysztofie, szacun. I kropki, bo to takie wiecie. Aha, to będzie do mnie. Ale czasami jest panie Romanie, witam, czasami panie Krzysztofie. Miło mi wczoraj było porozdawać chyba z 50 smyczy na placach. Haha! Kto nie wziął smyczy, ten pierdoła. Ja będę musiał mieć na takim kiju, na drucie te smycze, drugie ręce naklejki i tak... Dzień dobry na placach, tu pan Romek, chciałbym się podzielić smyczami z publicznością, z widzami. A powiem wam, tak się na pielgrzymki chodzi, wiecie, żeby się nie zgubić. I tak to musimy chyba zrobić. Powiem wam jeszcze, dlaczego w pasie wciąż się duszę? Powiem wam jeszcze, 8:20, no, zeszło mi dzisiaj, bo jednak zmęczony. Że wczoraj witałem się z chłopami, nawet jak gdzieś było obejście dalekie, w jednym komisie ja, w drugim komisie ktoś. Panie Krzysztofie, rękę przez siatkę, mogę piąteczkę? I takie to były wczoraj witanki. Chłopaki, przepraszam, wkrótce w moro, pozdro. Wczoraj tam był cały świat. Ten, co mnie ostatnio prawie pobił, zakręcenie teledysku na jego placu, opalony. Byłem pewien, że będzie jakiś naburmuszony, bo on taki jest zestresowany, sprzedawca. Miałem kiedyś już spinkę z nim za nagrywanie na jego placu. Zapomniałem na śmierć o tym. Wczoraj z uśmiechem, czy kręcę dzisiaj, bo mam nie kręcić. I z uśmiechem, co się mu nie zdarzało nigdy. Czyli może przejrzał moje materiały o, nie wiem, o was, o nas, o sobie, może o swoim kraju. Jest Libańczykiem, także tak na marginesie. Coś tam jeszcze wczoraj kupiliśmy, ale zapomniałem. No kurde! Przecież szukałem panu szanownemu, Nowy Sącz pozdrawiam, szukałem panu szanownemu samochodu marki Corolla Verso 1.8 benzynie. No jednorożec, normalnie nie do znalezienia. W stanie zacnym. Jeżeli był stan zacny, to cena równie zacna. Alternatywą miał być Golf Plus. 1.6 z dwukonnym, tym takim super silnikiem benzynowym do gazu. Jezus, jak tu ciepło. I pan szanowny się zdenerwował i mówi: Daremski, jadę z tobą, bo mi nie możesz leszczu auta znaleźć. No to będę bardzo sympatyczny facet, góral z krwi i kości. Podarował mi dwie książki o historii Bielska Białej, stare zdjęcia pocztówkowe z miasta. Bardzo dziękuję, dwa tomy. Przejrzałem w domu, wziąłem do pracy. Będę przeglądał w robocie. Pozdrawiam Nowy Sącz. Nowy Sącz jechał wczoraj tym swoim zakupionym Poplusa, znaleźliśmy niebywałe. W 1.6 z dwukonnym silniku Plus się znalazł. I to jeszcze w wersji tej takiej cross country obudowanej tym plastikiem, nadkola, wiecie, progi, tylny zderzak śmiszny. Fajne, fajne auto. Zakupione za cenę odpowiednią, o czym będzie niebawem. I testowaliśmy go na placu, jeżdżąc w tej nazad, kurde. I pan pojechał do rejestracji, załatwiłem, z rejestracji, żeby załatwić wczoraj, to musiałem przebieżkę po placu zrobić 6 razy. Bluza, kurtka, a nowa bluza, przepraszam, od dzieci dostęp. Pedalska? Przestańcie. Różowa, faktycznie. Tak, wydaje się. I proszę, ja was, ciepło się robi. I przebieżkę po placu, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. A ci opalenie. Zaremski biegnie, co chwila, rejestracja, buda z rejestracją, koło to i to ja. I pan szanowny, buda, dowód osobisty, fu. I dzięki Bogu zdążyliśmy, ale spociłem się setnie, dobrze miałem termoaktywną, długi rękaw pod spodem. To tak troszkę to wsiąknęło. I jak to było? Tak to było, i pojechał do rejestracji i dzwoni mi z trasy, że jedzie i coś mu dzyń. Jak jedzie wolno, to dzyń. Gdzieś tu w przednim zawiasie. Kurde, mówię, to coś o tarczę ociera, także spokój. Zatrzymać się spokojnie, zobaczyć, czy klocek jest. Czy wszystko na miejscu, delikatnie depnąć. A hamulce sprawdzaliśmy, wszystko fajnie było, cholera. I dzyń. I szybciej ten dzyń. Wiecie, drobiazg niby, ale może denerwować. Także była taka mała niezręczność. Ale wszystko jest dojechane do domu, wszystko już jest fajnie poukładane. Dzisiaj pan laweciarz pojechał. O, pan Marcin. Pan laweciarz pojechał po dwa samochody, jutro jedzie po dwa kolejne. I w piątek po trzy następne. Ruch na dzielnicy! Na przyszły wtorek lecimy, 26. Dobrze gadam? Czy się już mylę?
Nie, 19 jeszcze jest po drodze, ale to też fajnie. A 19 lecimy, skład jest pełny. Ktoś tam chce z Polski dojechać. Zachęcam. Proszę Państwa, jak ktoś chce 26, tam coś jeszcze jest luzu. Kontaktujemy się, wszystko jest pięknie. O czym, że ja pomniałem, ale ja Wam później o tym wszystkim dopowiem, bo ja sobie tak to wszystko układam w mojej mądrej głowie. Niczym znany piekarz pan Roman, a tymczasem idę walczyć z wrogiem na każdym światowym froncie. Nie wysłałem smyczy z Messengera do pani, do firmy, gdzie mężowie tam wasi trzej w firmie Multi coś tam oglądają. Proszę o adres, bo zagubiłem w ilości informacji Czecho Grzecho, panie Sławku. Zagubiłem i kropka. Postaram się odszukać, ale wiecie, muszę przelać ZUSy, także mam co robić dzisiaj. Przepraszam. Zatem do następnego odcinka.